bo praca za barem to praca za barem. Janek autentycznie pracował w call center. Serio. Infolinia Play, Janek Wolanczyk, dzień dobry, kurwa, witam, prawda? Ja wtedy zacinałem się w chuj. W sensie, to jest mało powiedziane, prawda? Typiara w ogóle, przychodzę na tą rozmowę kwalifikacyjną, typiara na wjeździe ładuje do mnie torpedę w ryj, pan jest stworzony do tej pracy. Ja mówię, poczekaj. I jeszcze żartownisz. Tempo. Serio. Słuchajcie, ale jak mnie miesiąc później razem z nią wypierdalali, to już się nie śmiała. To jest autentyk. Jak się domyślacie, no kokosów tam kuźwa, no nie zarabiałem. Bo tam było od podpisania no tej, wiecie czego, no umowy, kurwa, wiemy. Słuchajcie, autentycznie różne akcje się śmieszne dzieją. Ja w ogóle zawsze staram się spełniać moje marzenia. Moim marzeniem od dziecka było zostać głosem w tramwaju. Naprawdę. Jak byłem mały, Janek, ja jeździłem tymi tramwajami, słuchałem, mówię, kurwa, to kiedyś będę ja. Ale jakby to wyglądało? Przystanek, chuj Świdnicka. Ludzie by jechali dalej. No ciekawe, co teraz pierdolnie.